Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem tureckie piwo Efes Pilsner The Mediterranean Beer, czyli śródziemnomorskie. 5% alkoholu, zielona buteleczka wskazująca na piwo premium. Składniki woda, słód jęczmienny, CO2, chmiele i drożdże. No to jak już trzeba pompować CO2, żeby było jakieś nasycenie, no to ona poszli po bandzie, jest cieplutko, po taniości poszli. Ale ogólnie wygląda bardzo szykownie. Bardzo ładne zestawienie kolorów, granatowy, niebieski, złoty. Jest bogato. Ładny kapselek, po prostu z logiem FS, ładny kolor. Otwórzmy i zobaczmy, jak to jest. Mam nadzieję, że skunksa nie będzie, ale te piwa dosyć szybko schodzą. Raczej nie powinno być. Teraz zima, to też nie powinno być problemu. A jak widzicie, słonkowa barwa, klarowne, mała piana, drobno średniopęcherzykowa, dosyć dobrze wygląda. Za wygląd można dobrą ocenę wystawić. Aromat też jest ok. Troszkę słodowości, trochę ziołowych akcentów chmielowych. Pachnie no prawie jak Pilsner. Jest to niestety na niższym poziomie niż mogłoby być. No ale jest i jest spoko. Dobra, no to spróbujmy. Wasze zdrowie. Słodowe. Fajne ciało. Nasycenie jest ok, takie średnie. Troszkę cytrynowych akcentów, ale nie dużo. Raczej słodowe i pełne. Goryczka się nawet pojawiła. Taka trochę ziołowa. Nie jest zbyt wysoka. Mogłaby być wyższa, jak na Pilsnera. No ale to raczej udaje Pilsnera. Jest troszkę lepszym lagerem, powiedzmy. No w tym stylu, nie? Goryczka mogłaby być zdecydowanie wyższa. Ale jest. No to jest na plus. No, myślałem, że wcale nie będzie. Także jest odrobina aromatu chmielowego, jest trochę goryczki chmielowej. No jest ok. No, śmieszne jest to, że muszą pompować CO2, no ale. Troszkę takie pustawe. Bo po tej pojedynczej, znaczy wprowadzającej słodowości, nagle gdzieś ona znika, jest odrobinę pustki, dopiero później wchodzi goryczka, która to zakrywa. No mogłoby być lepiej, chociaż nie jest tragicznie. I to nie jest wcale złe piwo. Z tym, że musimy się tutaj powiedzieć od razu, jest to komercyjne piwo. No i idą pod publikę, że tak powiem, czyli goryczka nie może być zbyt duża, no bo to by to zroziło ludzi. Jest pijalne, mogłoby być bardziej nachmielone, no ale oszczędności, trzeba CO2 pompować, no bo z drożdży, no to nie da rady tyle gazu uzyskać, nieprawdaż, no można za dużo uzyskać, ile to piw mi wyleciało, no ale nieważne, jest taniej, jest szybciej. Nie jest złe, no szczególnie jeżeli możecie, na przykład jesteście w Turcji, jest to piwo bardzo świeże, to na pewno będzie smakować. Gorzej jest właśnie w supermarketach, gdzie to piwo może już mieć, że tak powiem, poleżało sobie, ale też powinno być dosyć świeże, bo raczej ludzie kupują i ono schodzi, także
No i zdecydowanie nie ma żadnego skunksa ani nic, także dobre mi się trafiło. Czy tu piszecie, to było naprawdę zrobione? Niekoniecznie, ale to wcale nie musi być zrobione w Turcji, wiecie, bo to może być i zrobione w Rosji, bo zdaje się, że FSA posiada Baltika, tak mi się wydaje. No, jeszcze z pół roku ma ponad. Także nie jest najświeższe. Jakie super świeże powinno być naprawdę dobre. Oczywiście jeśli chodzi o mass produced European lager. No cóż, no od czasu do czasu można wypić. No ale jakoś trzeba serię turecką zacząć. No to nie jest pierwsze piwo, ale taka główna podstawa. To jest ikoniczne piwo tureckie, także jest. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam pasowała. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak żeby będzie na bieżąco. No a przez to nie opuśćcie żadnej nowej degustacji. Wasze zdrowie.